Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając w kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, wierni Kościoła Kieleckiego, szanowni państwo, nasi sąsiedzi i bliscy. W świętym roku miłosierdzia, który równocześnie w Polsce jest rokiem 1050-lecia chrztu Polski, przypominają nam o tej wielkiej Bożej dobroci, którą Bóg dzieli z nami przez Jezusa Chrystusa. I piękną okazją, zarówno przez liturgię, jak i polskie zwyczaje, możemy odkrywać tę Bożą miłość w wigilijny wieczór, kiedy stajemy nawzajem wobec siebie, aby połamać biały chleb. Chleb, który jest symbolem obecności Boga między nami. Chleb odsyła nas do Betlejemu, tam, gdzie narodził się Jezus Chrystus. Tam, gdzie Słowo stało się ciałem. Życzę więc wam, drodzy bracia i siostry, aby wigilijne spotkanie było pełne miłości i radości, nadziei i pojednania. Niech duch Wigilii przedłuża się na całe święta Bożego Narodzenia. Jednocześnie niech sięga tego nowego czasu, jakim jest nowy rok 2016. Przeżywając tegoroczne święta, będziemy również świętować święto rodziny, która jest szkołą miłosierdzia, szkołą zrozumienia i wychowania, miłości i dobrych obyczajów. Niech małżonkowie odnajdą w sobie wzajemną życzliwość i miłość. Niech dzieci i młodzież naszej diecezji w swoich rodzinach odczują ciepło matczynego serca i serdeczność i stanowczość swojego Ojca. Wszystkim, którzy tworzą wspólnotę Kościoła Kieleckiego, życzę Bożego błogosławieństwa i obfitości Bożych darów. Pamiętam o ludziach chorych, cierpiących i samotnych. Myślę również o wszystkich naszych kapłanach, duszpasterzach, którzy trudzą się już od pierwszych dni Adwentu, aby służyć w sakramencie pokuty, aby głosić Słowo Boże. Jako wielka rodzina Kościoła Kieleckiego sięgnijmy też naszą modlitwą do tych wszystkich miejsc, gdzie pracują kieleccy misjonarze. W Peru, na Jamajce, Brazylii, Wybrzeżu Kości Słoniowej czy w Kazachstanie. Pomyślmy również o tych zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, wyrosłych na ziemi kieleckiej, aby im również ofiarować dar naszej modlitwy tam, gdzie są w różnych krajach na świecie. Moi drodzy bracia i siostry, tajemnicę Betlejemu i świąt Bożego Narodzenia rozumie się nie tylko w wydarzeniach, które nam towarzyszą, ale przede wszystkim łaską życia wewnętrznego, tym patrzeniem sercem na tę prawdę, że Bóg jest miłością. Słowo, które stało się ciałem, jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Niech ta obecność Boga przenika naszą codzienność, umacnia naszą nadzieję i rozgrzewa miłość, bo tylko miłość, ta zaczerpnięta z obfitego źródła, jakim jest Bóg, może przemieniać nas samych, nasze rodziny, nasze społeczności,
diecezję, a nawet i całą Polskę. I właśnie miłość, ta, która jest Boga, będzie obecna w życiu was wszystkich, czego ze szczerego serca życzę. Szczęść Boże. Swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.